Celem projektu było stworzenie ogrodu komunalnego, gdzie mieszkańcy ośrodka, dzieci, wychowawcy zaangażują się wspólnie w produkowanie i hodowlę warzyw, owoców, drzew w sposób taki organiczny, czyli ekologiczny, bez użycia chemii. I jednym z głównych celów było to, żeby wyhodowali dla siebie własne warzywa i owoce w jakimś stopniu, żeby zacząć zdobywać taką niezależność. Drugim celem też był cel taki edukacyjny, żeby edukować samych mieszkańców ośrodka, jak również edukować ludzi z najbliższego otoczenia, czyli społeczność lokalną, w sposobie takiej uprawy. I na przykład pokazanie możliwości, jakie tkwią w pustych, jakby nieużytkowanych miejscach w samym mieście. Bo mamy tutaj po prostu tak wiele przestrzeni, którą można wykorzystać do hodowania i uprawiania warzyw, owoców. Także nie musimy być zależni od całego systemu przesyłowego, transportowego, paliw kopalnianych i innych rzeczy. Możemy hodować i produkować warzywa tam, gdzie mieszkamy, a że tutaj jesteśmy w mieście. A poza tym mamy taką możliwość, że jest duży teren, więc to też miało tak na celu pokazanie możliwości. Pomysł właściwie to powstał chyba w głowach pani Melanii Dominiak oraz Beaty Maniak, głównych osób, które prowadzą tutaj stowarzyszenie ADREM Resocjalizacji. I całej drogi takiej jakby nie znam, ale wiem, że to było zgłoszone do UNDP, programu do rozwoju Narodów Zjednoczonych. Tam różni ludzie powiązali i połączyli osoby, które mogłyby sfinansować ten pomysł, i tutaj w tej roli wystąpiła Polska Grupa Energetyczna oraz poszukiwali osoby, która jakby zna się troszkę na takim projektowaniu w myśl zasad permakultury. Skontaktowano się ze mną, czy ja bym chciał się podjąć takiego zadania, i tak cała ta historia się zaczęła. Właściwie to można powiedzieć, że w styczniu była nasza taka pierwsze spotkanie z Beatą i z Melanią, a konkretne prace ruszyły pod koniec lutego. Także właściwie luty, marzec, kwiecień, maj, 4 miesiące pracy. Moim zakresem obowiązku było jakby zaprojektowanie tej przestrzeni, w jaki sposób ją wykorzystać, zamówienie i dobranie wszelkich roślin, jak również wykonanie tego i wprowadzenie mieszkańców oraz wychowanków i wychowawców w sposób, w jaki należy się opiekować tym wszystkim. Właściwie to po tym całym czasie muszę powiedzieć, że praca nie była jakoś niezwykle ciężka, ponieważ ludzie się zaangażowali i robiliśmy najcięższe prace w wiele osób i to było dość przyjemnej atmosferze tak naprawdę, więc można by powiedzieć, że praca była ciężka, ale też było bardzo dużo zabawy i przez to ta praca była przyjemnością, nie odczuwało się jakiegoś takiego zmęczenia czy zniechęcenia. No ja od siebie jedynie mogę dodać coś takiego, że to było moje takie pierwsze doświadczenie właściwie na taką skalę i też jak przyjeżdżałem do ośrodka, troszkę może tak obawiałem się, też takie są stereotypy, trudna młodzież i tego typu sprawy, a okazało się, że nie jest tak źle, że to są fenomenalne dzieciaki, tylko trzeba umieć do nich dotrzeć. I tak naprawdę bardzo szybko nawiązaliśmy kontakt. Bardzo jestem zadowolony z tego, co tutaj się zadziało. No i czuję też jakby, że jest zainteresowanie. Także mam nadzieję, że to zostanie pociągnięte dalej, że ludzie się tym zaopiekują w jakiś sensowny sposób, bo tak naprawdę przestrzeń zagospodarowana została bardzo duża. Więc teraz, żeby to utrzymać, potrzebujemy nadal właśnie tej współpracy między ludźmi,
musi być parę osób, które wezmą sobie jakby to do serca i będą pamiętać, że rośliny same nie rosną. Tylko, że oni dali na to pieniądze. Gdyby nie było na to pieniędzy, to by na ile? Takie coś by było tylko na tym. A teraz sprzątamy. Teraz wszystko układziamy. Potem jak to wszystko wysprzątamy, będzie trzeba drabiami tu wszystko. Teraz tamtą część będziemy robić. Tam dobrą rolę grasz. I potem będziemy tam sadzić. Brawa dla pana Andrzeja. No tak, tak jest. Uuu. No grabiłem parę dni ziół. A ile razy w tygodniu tak mniej więcej? A bo coś robiło, nie? Co dzień. No i dużo było roboty? Jasne. A co tutaj Robert robiło? On to za, tak szczerze mówiąc, to zapierdziela. On to co dzień coś robił. A to coś przekopał, a to coś, no i robi tak codziennie. Codziennie? No. A to podlać, a to coś. Codziennie. On w ogóle prawie tam nie tylko tam chodził i... Mniej więcej te... On dużo chusty zrobił w tym wyobrazie. Mhm. Później jak zaczęli, że... Inni wychowani zobaczyli, że on robi, nie? To ten... Że on robi, nie? To inni też zaczęli. Aha. Bo nie zaczął, nikomu by się nie chciało. No to jak tutaj pomagałeś? No robiłem, pieliłem ziemię, przekopywałem ogródek cały, sadziłem te różne kwiaty, co są tutaj. No co, no ogółem pomagałem we wszystkim sprzątaniu w tym ogródku, zbieranie gałęzi. No w projekcie trochę im pomocy mandrem, też w ogródku też podobno coś tam było robione. Skręcałem te wszystkie huśdawki, niehuśdawki, co są tu. No i to wszystko tak jak ten. A ile razy w tygodniu? Nie wiem. Zależy jak się chciało. Nawet 5 dni w tygodniu, 4, 3. Komuś się chciało, to se tu im pomagał. Czy to wolontaryjnie? Kto tak, chciał? Kto chciał, to se set i robił. Jak byłem tutaj, to grabiłem liście. Znosiłem gałęzie. No i Robert tu ogólnie pomaga, nie? A co Robert tutaj robi? No ogólnie tam pomaga, nie? Uh-huh. A na co dzień z wami też tutaj pracuje? No, tak ogólnie pomaga, że tak niektórzy robią godziny karne i te inne. Uh-huh. A ty tutaj dużo pracowałeś? No tak, tak sobie. Nie. A ciężko jest? Nie. Nie jest tak za ciężko. Na początku to przyjechała ścinarka drzew. Wiórki te, co wiórki takie z drzew rozsypywaliśmy po całym terenie. Teraz będziemy sadzić. Kwiaty różne już są zakupione w uczelni, leżą. Podbijamy mankiety. Nie mogę, proszę panie, chyba muszę wziąć kurtkę. Ciepło jest? Tak. Zobaczcie tutaj. Chodźcie na schody. Pamiętajcie, ten kto zasadził, już sobie zasadził, żeby każdy miał możliwość zasadzić. Bo jest nas bardzo dużo, nie mamy dużo miejsca na razie, więc się podzielimy, tak? Masz parę nasionek.